W Grudziądzu odbył się briefing senatora RP pana Michała Wojtczaka oraz kandydata na posła na Sejm, kandydującego z listy Platformy Obywatelskiej, pana Tomasza Szymańskiego. Briefing odbył się w Policjalnym Studium Zawodowym w Grudziądzu, a jego tematyką była kultura i dziedzictwo narodowe oraz ochrona środowiska. Zapraszamy na briefing. Dzisiaj naszym gościem jest senator Michał Wojtczak, kandydat do Senatu. Teraz, jak już uznane państwo dobrze, doskonale, kandydat do Sejmu Tomasz Szymański. Proszę bardzo. Panie Tomaszu. Witam serdecznie. Słoneczny czwartek. Cieszę się, że państwo przybyliście na tą dzisiejszą, może nie tyle konferencję, co jak zwykle briefing. Ze względu na dynamikę mojej osoby, ale również pana senatora Michała Wojtczaka, preferujemy tego typu formy rozmów, nie tyle z mieszkańcami, z mediami, czy przez media, dlatego tak jak zwykle będziemy starali się w sposób dynamiczny, ale jak najbardziej merytoryczny przekazać to, co państwu mamy do powiedzenia w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska. Dlaczego akurat te tematy? Razem z panem senatorem Michałem Wojtczakiem, ja króciutko może przedstawię sylwetkę mojego kolegi. Pan Michał Wojtczak jest senatorem dwóch kadencji. Jest toruńianinem, do tej pory pracował w Komisji Ochrony Środowiska, a także Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego tutaj jest jak najbardziej merytoryczną osobą, żeby państwa poinformować o tezach programowych Platformy Obywatelskiej na kolejne lata akurat w tym obszarze. Ja z kolei, z racji tego, że reprezentuję nasze tak zwane podwórko gruziąckie, będę starał się przełożyć te nasze tezy programowe skierowane do, powiedzmy, na obszar całego państwa, na gruziąckie podwórko. Będę mówił o realnych, powiedzmy, możliwościach, które Platforma będzie się starała wdrożyć za pomocą pośrednio naszych działań, którymi będziemy oczywiście wspierać prezydenta Roberta Malinowskiego. Tak jak powiedziałem, tak sobie wyobrażam pracę jako poseł. Pan senator Michał Wojtczak doskonale wie, w jaki sposób powinna wyglądać prawidłowa współpraca na obszarze parlamentarzysta, jednostka samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, bardzo mi miło, że mogę się z państwem spotkać w Grudziądzu. I rzeczywiście, ponieważ pracowałem do tej pory w Komisji Kultury i w drugiej Komisji Środowiska, te dwie sprawy są, te dwa obszary zainteresowań są mi najbliższe. I może rzeczywiście powiem krótko o tym, jakie zamierzenia Platforma Obywatelska zawarła w swoim programie na najbliższe lata, jeżeli chodzi o kulturę, dziedzictwo narodowe i później o środowisko. Może najpierw powiem o kulturze, pan Tomasz powie, co w tym zakresie zamierza działać na rzecz Grudziądza, czy na terenie Grudziądza, a później przejdziemy do środowiska. Proszę państwa, jeżeli chodzi o, będę mówił o konkretach, które są zaplanowane na najbliższe lata. Więc po pierwsze, najważniejsza chyba sprawa to jest zrealizowanie pakietu dla kultury, w którym zobowiązaliśmy się do tego, że wydatki ponoszone na kulturę, ponoszone bezpośrednio z budżetu państwa, będą wynosiły nie mniej niż 1% wszystkich ogółem wziętych wydatków budżetowych. I nie wliczamy do tego środków unijnych czy środków samorządowych. To będzie znaczący skok, jeżeli chodzi o finansowanie różnych przedsięwzięć w zakresie kultury. Bardziej konkretnie od 2012 roku chcemy przeznaczyć 375 milionów złotych na rozbudowę, poprawę infrastruktury bibliotecznej. Chcemy, żeby w każdej gminie działała przynajmniej jedna biblioteka. Będziemy budować nowe biblioteki, a także tym, które już istnieją i tym oczywiście nowo powstałym, zapewnimy dostęp do szerokopasmowego internetu. I kolejną, trzecią taką ważną sprawą jest to, aby zachować dziedzictwo kulturowe w jak najlepszym stanie, poprawić warunki przechowywania zbiorów, szczególnie tych archiwalnych, bibliotecznych, a ponieważ możliwości techniczne już takie są, będziemy kontynuować proces digitalizacji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. To może tyle najważniejsze sprawy z programu ogólnopolskiego Platformy Obywatelskiej. Ja postaram się teraz tak jakby doprecyzować o co będziemy się, panie senatorze, mam nadzieję, wspólnie starać, żeby przenieść na grunt grudziącki, ponieważ tak jak pan senator wspomniał, nauka, technologia posunęła się już do takich możliwości, że można digitalizować pewne zasoby, które są w posiadaniu standardowym, tradycyjnym, czyli w formie książek, w formie różnych kartek. Tutaj, panie senatorze, mam nadzieję, że wspólnie będziemy starali się o to, żeby Grudziącka Biblioteka, która wyposażona jest w bardzo wiele cennych zasobów, właśnie będzie mogła skorzystać z tego procesu, ponieważ mamy cenne zasoby. Dodatkowo, nie każdy jest w stanie dotrzeć do biblioteki, prawda, z różnych względów, powiedzmy czasowych. Mamy
Tak, takie możliwości technologiczne, że każda osoba z każdego miejsca Grudziądza, Polski, świata będzie mogła sobie przejrzeć te zasoby w swoim domu. Co zrobiliśmy na tą chwilę w sferze kultury w Grudziądzu? Doskonale Państwo wiecie, szereg imprez kulturalnych, które się wpisały już w kalendarz imprez kulturalnych w Grudziądzu, mam na myśli Jarmark Świętego Mikołaja, Europejskie Dni Dziedzictwa, czy powiedzmy Gala Energii Światła, przyciąga rzeszę, bo robiliśmy wstępną analizę, około 25 tysięcy mieszkańców. No, oczywiście nie zaprzestamy na tym się dalej rozwijać w tej materii. Będziemy, proszę Państwa, nadal tak jakby rozwijać naszą ofertę dla mieszkańców. Chcemy tworzyć środowiskowe centra wokół biblioteki oraz wokół muzeum. Chcemy zachęcać stowarzyszenia, które chcą dzielić się swoją wiedzą, swoimi informacjami. Chcemy zachęcać również osoby fizyczne, które w swoich własnych zasobach posiadają mnóstwo eksponatów, które można, powiedzmy, którymi mogą się dzielić. I jutro będzie taka możliwość, prawda? Jeden z Grudziądzan postanowił przekazać na rzecz Grudziądzkiego Muzeum jeden ze swoich najcenniejszych eksponatów, rzeźbę marszałka Piłsudskiego. Więc chcemy tak jakby wciągnąć w życie kulturalne naszego miasta instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne, żebyśmy my razem wspólnie tworzyli kulturę, żeby to nie były tylko i wyłącznie jednostki organizacyjne, które proponują pewien jakiś zakres, żeby tą kulturę tworzyli mieszkańcy Grudziądza regionu. Panie senatorze? No, trzeba jeszcze powiedzieć, że Grudziądz jako zespół miejski jest przepięknym obiektem historycznym, Starówka Grudziądzka, która zasługuje na to, aby w dalszym ciągu wspierać proces rewitalizacji tych obiektów. No, wiele się do tej pory już zrobiło, ale naprawdę bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia i sądzę, że ze środków zarówno budżetowych, jak i środków unijnych będzie możliwe kontynuowanie procesu rewitalizacji wielu obiektów na Grudziądzkiej Starówce. Oczywiście tak, tutaj z całą pewnością Państwo doskonale wiecie, że stacja National Geographic przeprowadzała konkurs na 7 nowych zabytków, cudów Polski. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że Grudziądz, nasze piękne Spisze, znalazły się w tej siódemce, także jest tutaj z czego się cieszyć. Widać, że promocja Grudziądza idzie w dobrym kierunku i tak jak Pan Senator wspomniał, rewitalizować jest co? Pieniądze, które na tą chwilę wpłynęły do budżetu miasta dzięki programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, są przeznaczone na rewitalizację. No nie każdy wie, że ta rewitalizacja w większym stopniu odbywa się pod ziemią, tak? Na wymianie infrastruktury technicznej. Dopiero ten drugi etap rewitalizacji, ten właściwy, który będzie faktycznie dla Grudziądzan efektowny, to jest ten drugi etap, czyli renowacja kamienic, nadanie im nowego blasku i tej świetności, którą miały kilkadziesiąt lat temu. No właśnie, może teraz od ochrony dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa narodowego, przejdźmy do ochrony dziedzictwa naturalnego, przyrodniczego, czyli tej drugiej domeny, którą do tej pory się zajmowałem i zamierzam się zajmować nadal, mianowicie ochrona środowiska. Mówimy o potrzebie zrównoważonego rozwoju, to znaczy rozwoju takiego, który z jednej strony poprawia jakość naszego życia, sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ale z drugiej strony też czyni to w sposób taki, który nie zakłóca, a w każdym razie nie niszczy naszej przyrody, środowiska naturalnego. A mamy to środowisko na tle Europy dość unikalne i w związku z tym jest tu kilka kluczowych spraw, które chcemy podjąć czy kontynuować. Mianowicie chcemy poszerzyć granice ochronne czy obszary ochronne Puszczy Białowieskiej, objąć ochroną ściślejszą niż do tej pory krajobraz i przyrodę Mazur. Mowa była o cudach architektury, czy tak? Tak jest. Znamy wszyscy hasło Mazury, cud natury, które walczą, ubiegają się o wpisanie na taką listę unikalnych obszarów przyrodniczych w skali całego świata. Ale też chcemy z drugiej strony, jak powiedziałem, o zrównoważonym rozwoju zapewnić podmiotom gospodarczym, które funkcjonują w nieco trudniejszych warunkach, jeżeli mają funkcjonować na obszarach chronionych, obszarach Natury 2000 czy obszarach parków krajobrazowych, parków narodowych. Ich warunki funkcjonowania są trochę trudniejsze, w związku z tym też przygotowany jest program wsparcia dla tychże podmiotów. Kolejna sprawa to jest zakończenie do 2005 roku kluczowych przedsięwzięć związanych z ochroną miast i dużych obszarów zagrożonych w sposób szczególny powodziami. Jeszcze inna to kontynuowanie programu zalesiania obszaru Polski. I tutaj też ważna
myślę, rzecz, którą należy powiedzieć. Zagwarantowanie integralności przedsiębiorstwa Lasy Państwowe i zapewnienie tego, że Lasy Państwowe z wyjątkami niewielkimi jednak pozostaną w dalszym ciągu we własności państwa. Nie ma mowy o prywatyzacji lasów, jak czego niektórzy się obawiają. Więc takich przedsięwzięć będzie wiele. Między innymi także będziemy kontynuować to, co w tej kadencji zrobiliśmy ogromny krok do przodu, jeżeli chodzi o uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem tych tak zwanych decyzji środowiskowych. Każda inwestycja musi być poprzedzona uzyskaniem takiej decyzji. To wymaga oczywiście pewnych badań, pewnych procedur. Chcemy te procedury maksymalnie uprościć, tak żeby ochrona przyrody nie blokowała rozwoju kraju. I to może najważniejsze, najistotniejsze kwestie, o których chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ochronę przyrody. Że widać, że w każdych obszarach jest bardzo dużo do powiedzenia, bo to są bardzo szerokie spektra, ale tak naprawdę najbardziej interesującym z punktu widzenia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, finansowania inwestycji jest właśnie ułatwienie w postaci właśnie skrócenia tej ścieżki administracyjnej w zakresie uzgodnień środowiskowych. To faktycznie, panie senatorze, była bolączka dla procesu inwestycyjnego. Nierzadko padają pytania, dlaczego trwa tyle czasu inwestycja? No właśnie, najczęściej w jaki sposób utknie ona w jakimś, powiedzmy, obszarze, najczęściej związanym z uzgodnieniami, z ekologami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj było to wąskie gardło. Mam nadzieję, że dzięki temu, jestem przekonany, że dzięki temu cały proces inwestycyjny zostanie o wiele przyspieszony. Co w Grudziądzu? No w Grudziądzu dzieje się w tej materii bardzo dużo dobrego. Nie będę wspominał o bodajże wczorajszej uroczystości uruchomienia oddania do użytku stacji uzdatniania wody zmodernizowanej z pieniędzy regionalnego programu operacyjnego. Już za chwilę ruszamy z projektem modernizacja wysypiska odpadów w Zakorzewie. Jest to bardzo duży projekt. Projekt, który będzie praktycznie zmieni oblicze tego wysypiska, ponieważ będzie praktycznie całkowicie przebudowany poprzez kompostownię, wybudowanie nowych pryzm, wyposażenie tego miejsca w nowe urządzenia do jak najbardziej efektywnej pracy. Co dalej? Pomysłem moim na ochronę środowiska jest tutaj w Kujawsko-Pomorskim właśnie zielona energia. To jest to, o czym też wspominałem, o tym moim pomyśle Centrum Rozwoju Nauki i Technologii, żebyśmy wokół tej inwestycji stworzyli taki właśnie dodatkowy element w postaci właśnie pracowni elektroenergetycznej zielonej energii. Tutaj chcemy krzewić rozwój, ideę pozyskiwania zielonej energii z biomasy, z wiatru, ze stopni wodnych. Także tutaj będę starał się lobbować, przekonywać do tych właśnie ekologicznych źródeł pozyskiwania i wytwarzania energii. Jeżeli chodzi zaś o funkcjonowanie świadomości i ekologii, mamy Centrum Edukacji Ekologicznej, które bardzo, powiedzmy, mocną parą pracuje i krzewi tą ideę wśród dzieci, młodzieży nie tylko miasta Grudziądza, ale również powiatu grudziąckiego. Tutaj ja osobiście zaangażowałem się jako radny sejmiku województwa w sfinansowanie, w oddanie, powiedzmy, 400 tysięcy złotych nakładów, jakie ponieśliśmy na rzecz wybudowania tego centrum. Poza tym mamy gotowy projekt renowacji parku miejskiego, który będzie złożony do marszałka, gdzie konkurs rozpoczyna się w październiku. Tutaj już czyni również usilne starania, żeby zmienić oblicze parku. Ma być to centrum kulturotwórcze, będzie oczywiście wyposażone, tak jak nadal jest, w zasoby przyrodnicze, ale tak naprawdę chcemy tchnąć w niego życie. Tam ma się pojawić lodowisko, tam mają pojawić się ścieżki nowe, rowerowe. Tam mieszkańcy Grudziądza mają nabrać pozytywnej energii do dalszej pracy, do nowego życia. Także to są nasze pomysły wprost związane z Grudziądzem. Ja może jeszcze dodam, że dotyczyć to będzie nie tylko Grudziądza, ale wspomniałeś o składowisku odpadów. Tuż przed zakończeniem kadencji właściwie uchwaliliśmy nową ustawę o gospodarce odpadami komunalnymi. Ona się inaczej nazywa, ale jest to rzeczywiście ustawa, która dopiero zacznie wchodzić w życie w następnych latach od stycznia 2012 roku, a która zrewolucjonizuje, nie obawiam się tego określenia, proces gospodarki odpadami. Krótko mówiąc, nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ale w jej wyniku przestanie się opłacać na przykład wywożenie śmieci do lasu, bo i tak będziemy płacić niezależnie od tego, ile odpadów wyprodukujemy. I tak ponosimy koszty, w związku z tym nie opłaca się wsiadać w samochód, jechać gdzieś do lasu, wyrzucać worki ze śmieciami do rowów, czy gdzieś po krzakach upychać. Więc to rzeczywiście
nastąpi wielka przemiana i myślę, że takich akcji jak sprzątanie świata, one będą oczywiście potrzebne, ale będzie znacznie mniej pracy dla tych, którzy biegają po lesie, a też i Lasy Państwowe corocznie wydają grube miliony złotych z własnego budżetu na oczyszczanie lasów z tego, co my, mieszkańcy miast najczęściej, ale też i wsi, wywozimy nielegalnie do lasu. Oprócz tego aspektu czysto środowiskowego będzie również z całą pewnością będzie aspekt ekonomiczny, ponieważ w tym momencie zacznie się tworzyć realna konkurencja na rynku przewozowym odpadów, prawda? Także tutaj... Powinniśmy, krótko mówiąc, płacić za odprowadzanie odpadów mniej niż do tej pory. No, na pewno nie więcej. Na pewno idziemy w dobrym kierunku, w takim, gdzie już Unia Europejska jest od dawna, no, ale zawsze trzeba sukcesywnie wdrażać nowe... jakiś sukces z poprzedniej kadencji, tak, chodzi o ten wąski wycinek, ale bardzo istotny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A pytania, czy można zadać? Tak. Właśnie chciałem przejść do tego. Proszę o pytanie. Kierując się może tutaj sugestiami naszych czytelników, chciałbym spytać odnośnie parku w Grudziądzu. Obecna część oczywiście, jak najbardziej, a czy można by to ewentualnie poszerzyć, zagospodarować jakiś dodatkowy obok teren, żeby ten park powiększyć? 100-tysięczne miasto mogłoby oczywiście w jakiś sposób tutaj zadziałać, żeby niejako zmusić mieszkańców do czynnego wypoczynku, szczególnie w weekendy. W planie zagospodarowania przestrzennego mamy ściśle określony, tak, parametr granicy parku. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że las w tej chwili został przekształcony w tak zwaną, chyba, jak to dokładnie mogę być nieprecyzyjny, jakąś formę, która jest w jakiś sposób zabezpieczona przed wszelkiego rodzaju zmianami, tak? Było coś takiego. Co więcej, czynimy starania, one już są chyba na finiszu, żeby wpisać nasz park miejski do rejestru konserwatora zabytków. Dzięki temu działaniu możemy się ubiegać o 5 milionów złotych dofinansowania w ramach RPO, także wpisanie tego, powiedzmy, obszaru do rejestru zabytków daje nam pewne możliwości finansowe. Po prostu będziemy mieli więcej do uzyskania z regionalnego programu operacyjnego na właśnie wykonanie tego, adaptacji tego parku, renowacji, rekultywacji. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że park można rozszerzyć, ale tak naprawdę za tym idą pieniądze związane ze środkami własnymi. Na tą chwilę wartość kosztorysowa tego działania wynosi około 7 milionów złotych. Zobaczymy, stajemy do konkursu. Mam nadzieję, że nie przekroczy ona wartości, tylko po prostu zmieścimy się w pełni w kosztorysie. Spróbujmy najpierw zrobić tę część, powiedzmy, rewitalizacji tego parku. Mamy jeszcze inne obszary do działania. I na tą chwilę konkurs jest taki, który umożliwia bez wpisu w rejestr zabytków, byśmy mogli uzyskać kwotę dofinansowania ograniczoną do 2 milionów. Zapis umożliwia nam staranie się o większe pieniądze, ponieważ jest już on w tym momencie faktycznym kąskiem, tak? Ma swoje takie wartości, nie tyle przyrodnicze, co również historyczne. Mamy na uwadze tutaj naszą leśniczówkę, panie senatorze, zaproszę, pokażę. Wiem, gdzie się. O, to tym bardziej. Świetny obiekt, który też wymaga, powiedzmy, odpowiedniego zagospodarowania. Miałem pytanie do pana Szymańskiego, dwa pytania w zasadzie. Pierwszy dotyczy Spiszy. Rzeczywiście po drugie miejsce, tak, na przez Spisze Gajowy. Skąd pan wie, panie przemku, się no mamy takie informacje. Ale jest tak trochę, że nasze Spisze są im ładniejsze i im z dalszej odległości się na nie patrzy, im bliżej ten czar trochę pryska. Ja pamiętam, że przed wyborami w 2006 roku Platforma obiecywała, wyszło takie pisemko, Wolny Kurier Grudziądzki, i tam było zapewnienie, że zrewitalizujecie Spisze. Nic nie zrobiliście przez te 5 lat, żeby to zrobić. Aha. Dlaczego? To jest to, co pan senator powiedział, o czym ja też zresztą mówiłem. Program rewitalizacji obszarów miejskich jest bardzo kosztownym programem, tak? I idea nasza jest taka, żeby zacząć rewitalizować kamienicę, musimy najpierw zobaczyć, co jest pod powierzchnią ziemi. A tam się okazuje, o czym pan, panie Przemku, doskonale wie, że tam są kilkudziesięcioletnie elementy infrastruktury technicznej. I to pochłania bardzo dużo pieniędzy. Z całego, powiedzmy, projektu rewitalizacyjnego 75% bodajże będzie pochłoną wymiany, tak, całej infrastruktury podziemnej wraz z przygotowaniem przyziemia. Dopiero w dalszym etapie, w ewentualnym drugim etapie planu rewitalizacyjnego, będziemy również starać się o to, żeby zainteresować wspólnoty mieszkaniowe, prywatnych inwestorów, którzy mają kamienice w centrum miasta, bo Spisze nie wszystkie są nieprawne. Tak, ale to też są możliwości finansowe. My musimy iść zgodnie z tym, jaki jest program finansowania, jakie są możliwości pozyskiwania funduszy. Okazało się, że mamy możliwość podjęcia pieniędzy na rewitalizację. Pierwsze co? Pomyśleliśmy, tak, zrobimy piękne kamienice, ale po rozmowach z fachowcami
powiedzieli prosto, jasne, róbcie to, ale w drugim etapie. Spuśćcie coś pod ziemią. I doskonale pan wie, bo przecież widzieliście, w jakim stanie były fundamenty niektórych kamienic, w jakim stanie technicznym była infrastruktura podziemna. No to trzeba było zrobić i to niestety pochłonęło bardzo dużo środków. Niewykluczone, ja jestem wręcz przekonany, że w drugim etapie, o ile oczywiście będzie taki konkurs ogłoszony, gdzie będziemy mogli tego nowego, powiedzmy, blasku oddać, no to z całą pewnością to zrobimy, bo... Ale taka... to już nie w tej perspektywie finansowej, nie? Kolejna Marszałek powiedział, jakby powiedział, że to są ostatnie umowy, które... W tej perspektywie finansowej nie. Przed nami kolejna perspektywa finansowa 300 miliardów złotych, tak, plus 100 miliardów wkładu własnego, no stwarza też możliwości uzyskiwania tego typu rzeczy. I to, co ważne, panie senatorze, tu pan mnie poprawi, jeżeli się mylę, te nowe pieniądze już nie mają być wprost związane z infrastrukturą. One mają odtwarzać pewne rzeczy już nie tylko dla nas, ale też dla pokoleń. Dlatego tu jest miejsce i na właśnie dziedzictwo, kulturę, ale też i na innowacyjność. I to jest to świetne połączenie. Nie będziemy budować już masowo dróg, ale idziemy troszeczkę z tymi pieniędzmi. No tak, no my na te sprawy infrastrukturalne wydaliśmy mnóstwo pieniędzy. Program Infrastruktura i Środowisko to jest największy chyba program i najlepiej wydane są to pieniądze. Tylko że są to rzeczywiście pieniądze w dużej mierze, znaczy efekty są niewidoczne, bo to jest, no poza drogami może, które są widoczne rzeczywiście, ale to, co jest w miastach, to jest tak, jak on powiedział, pod ziemią przede wszystkim. Tak jest. To są koszty też związane z pracami archeologicznymi, które temu muszą towarzyszyć, poprzedzać jakieś większe prace modernizacyjne, renowacyjne. To są koszty dokumentacji. Uzgodnień i konserwator zabytków, to jest tutaj bardzo ważna instytucja. Tak, no i w dużej mierze no, jest tutaj jakąś przeszkodą właściciel, którym nie zawsze jest gmina, właściciel, który nie zawsze ma własne środki, na jakieś programy wsparcia trzeba szukać, no ale to jest no, dodatkowe pieniądze, prawda, no, i też kwestia woli ze strony tych właścicieli. Może lepiej widzę, jak to się dzieje w Toruniu, ale ten proces też nie był, dzisiaj to już jest zaawansowany proces, ale on też nie był taki prosty. Ale najpierw przygotowany był, rozumiem, tak jak tutaj w Grudziądzu przygotowaliśmy całą infrastrukturę do możliwości całego przyziemia, tak? I czasami wykopy jakieś tam, nie wiem, związane z instalacją sanitarną, czy ściekową, czy tam burzową, zatrzymywane były, no bo coś się odkryło, tak? Bo przychodzi nadzór archeologiczny, który no przynajmniej, przynajmniej muszą udokumentować to, co jest pod ziemią. No właśnie, jak pan myśli, na co miasto powinno postawić w tej nowej perspektywie? Jakie kluczowe projekty zgłosić? Jakie inwestycje zacząć już przygotowywać? Dzisiaj wracamy z panem senatorem z Torunia, gdzie wygłosiliśmy swoje tezy programowe dla województwa kujawsko-pomorskiego, dla regionu. Moją tezą na dzień dzisiejszy było wybudowanie z punktu widzenia, powiedzmy, sportowego, hali widowiskowo-sportowej z torem kolarskim w Grudziądzu. To już dawno miało stać. To już dawno miało stać, z tym, że to były realne procesy pozyskania na to pieniędzy. Dlatego to jest ten element, który wpisany jest w wieloletni plan inwestycyjny, bo o Centrum Popularyzacji Nauki już nie będę mówił. Powiem tylko tyle, że w dniu 3 października w Grudziądzu, o czym zostaniecie państwo poinformowani, nastąpi podpisanie listu intencyjnego pomiędzy marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego a prezydentem Grudziądza w sprawie utworzenia tego centrum w Grudziądzu. Także, tak jak powiedziałem państwu podczas pierwszego briefingu, cały czas działam w tej materii. Pierwszym krokiem, takim już realnym, do budowy tego centrum będzie podpisanie listu intencyjnego, a w dniu 6 października spotykamy się na kolejnym spotkaniu grupy roboczej, które ma dalej pracować nad koncepcją oraz nad proponowanym studium wykonalności. Ale wracając do tematu, tak? Mówiłem o hali widowiskowo-sportowej z torem kolarskim. Dlaczego? No z prostej przyczyny. Mamy świetnych kolarzy. Od 2003 roku nieprzerwanie zajmują pierwsze miejsce w Polsce jako klubowy mistrz Polski. Poza tym są nieprzerwanie liderem wśród klubów, które zdobywają najwięcej medali na torowych mistrzostwach rangi polskiej, europejskiej. No a na trening muszą jeździć do Pruszkowa. No, coś tutaj nie pasuje, prawda? Także to jest jeden z elementów, którym będę próbował zainteresować władzę, żeby pozyskiwać środki, może nie wprost, z funduszu województwa, bo tutaj może być troszeczkę trudniej, ale mam jeszcze totalizator sportowy i to jest, tak myślę, to źródło, z którego będzie można współfinansować tą inwestycję. Z taką tezą dzisiaj wyszedłem. Przy czym ważne jest w uzupełnieniu tego, co pan Tomek powiedział, że to nie jest tylko idea fix, pomysł Tomasza Szymańskiego,
który przedstawił dzisiaj na prezentacji programu Platformy w Toruniu, ale to jest pomysł zaadoptowany do programu wojewódzkiego Platformy Obywatelskiej. Także za tym pomysłem już stoi nie tylko Tomasz Szymański i jakaś grupa entuzjastów kolarstwa czy sportu w ogóle w Grudziądzu, ale za tym stanęła już Platforma w regionie kujawsko-pomorskim i to stało się jednym z zadań, które sobie postawiliśmy. Czyli tak jak pan widzi, dlatego że sam nie będę... No tak, Platforma za tym stoi od dawna, bo marszałek województwa już ten projekt widział i tak dalej kilka lat temu. To w 2008 roku zrobiliśmy wizualizację, robiliśmy wstępne przymiarki, ale był problem, o czym pan doskonale wie, ze sfinansowaniem tej inwestycji. Był problem z ziemią. Jeśli można, właśnie chciałem nawiązać do tego, że tam był problem z pozyskaniem gruntów powojskowych, tak? Bo tam był program, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych. Uzyskanie funduszy na budowę tego obiektu od pozyskania tego gruntu. I niestety tu nie było zgody wojska na to. Okej, jeszcze jedno pytanie niezwiązane z tematem konferencji. Dziś pan Michał Czopek powiedział wprost, że zagłosuje na Janusza Cięciała. Smutno się panu zrobiło z tego powodu? Absolutnie. Dlaczego? No każdy ma powiedzmy swoją wiedzę, swoje sympatie do osób, do partii. Tutaj Michał Czopek jest radnym Platformy Obywatelskiej. Oczywiście może głosować na kogo chce, to jest jego prawo. Absolutnie mnie to nie zaskoczyło. Nie czuję się z tym również źle. Może ja dodam, jeśli można. No, pan Michał Czepek wsparł kandydata z naszej listy, czyli wsparł naszą listę. Czyli de facto wsparł również nas. Także tutaj nie ma żadnego ani konfliktu, ani problemu z tego tytułu. Wspiera cały czas Platformę Obywatelską. Tak, no, pan poseł Dzieciół niezbyt pochylnie się wypowiadał o was. To już jest kwestia pana posła. Oczywiście, to nie będziemy komentować słów pana posła. Mnie rekomenduje pan prezydent Malinowski, pan dyrektor Marek Nowak, pan marszałek Piotr Całbecki. Janusz Dzięcioł jest rekomendowany przez pana Michała Czepka i świetnie. Nasza lista pracuje wspólnie, naszym celem jest zdobyć jak największy liczbę kandydatów Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu jest jeszcze 5 łącznie w sumie. Tak. Troje poza wymienionymi osobami, więc a każdy z nas ma możliwość postawienia tylko jednego krzyżyka, więc i tak musi się zdecydować, będąc sympatykiem Platformy Obywatelskiej, no w przypadku wyboru do Senatu, no nie ma tego wyboru, tak. Poniekąd jestem w lepszej sytuacji, ale oczywiście walka w okręgu jednomandatowym różni się od tego, co było 4 lata temu czy wcześniej. Ale to, rzeczywiście pod tym względem sympatycy, nie mówiąc o członkach Platformy, nie mają dylematu, prawda? A w przypadku wyborów do Sejmu, no to no, trzeba zdecydować się na jednego z 5, a nawet nie z 5, bo jest 26 kandydatów na liście, więc niekoniecznie przypuszczam także głosy zdobędą koleżanki i koledzy, którzy nie mieszkają w Grudziądzu, ale w Grudziądzu z pewnością też jakieś głosy zdobędą ci z innych miejsc. A nuż, panie senatorze, że dzięki temu głosu, który zostanie oddany na pozwolenie ciała, Grudziądz będzie miał 2 posłów z Platformy Obywatelskiej. Bardzo to jest możliwe. W poprzedniej kadencji na Wrocław, czego byśmy się nie spodziewali, no, wykreował, że tak powiem, 2 posłów Platformy Obywatelskiej. No to teraz czas na Grudziądz. Czas na Grudziądz. czego wam serdecznie życzę. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kandydatom naszym do punktu widzenia.